Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Kolejna rozmowa tym razem w naszym studiu. Moim i Państwa gościem jest znany na pewno już Państwu dobrze Marcin Janowski z kanału Na Argumenty. Witaj Marcinie. Dzień dobry Kamilu, dzień dobry Państwu. Na początku, jak zawsze, przypominam o zostawianiu kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, o wsparciu naszego kanału finansowo, dane są w opisie. A tutaj dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie w zasadzie wydarzenie, które już w najbliższą sobotę, czyli no zawsze tutaj uważam ze znacznikami czasu, zwłaszcza jak się nagrywa do tak zwanej puszki, czyli chodzi o wydarzenie 8 października, które organizujesz w Warszawie, konferencja na temat tego, jak zniszczono polskie ziemiaństwo. No, temat wydaje się pewnie dla wielu no, kompletnie abstrakcyjny i od czapy, więc o co tu chodzi? Pierwsze pytanie zasadnicze, po co ta konferencja i o co tu chodzi? Bo no, jak ty mówisz, ziemiaństwo, co nie ma czegoś tutaj, nie ma takiego zwierzęcia. Tak, to właśnie to, co mówisz, jest konsekwencją pewnej inżynierii społecznej, którą wykonano w czasach PRL. Otóż komuniści okradli, zmarginalizowali, spauperyzowali pewną grupę społeczną, która była ostoją polskiej własności prywatnej i polskiej kultury. Była to grupa społeczna, która przez wieki istniała, rozwijała się, nadawała ton życiu społecznemu życiu kulturalnemu. No, przypominam, że z ziemiaństwa wywodzili się tacy autorzy, jak Jan Kochanowski, jak Słowacki, jak wielu, wielu innych twórców. No i część ziemian, która nie tworzyła, to na przykład finansowała rozwój kultury, rozwój sztuki, zamawiała różnego rodzaju rzeźby, finansowała książki, wpłacała stypendia. No tutaj takim zasłużonym ziemianinem był hrabia Zamojski Władysław, znany na pewno doskonale w kręgach narodowych. No ale byli też inni, był jego krewny Tytus Działyński, zasłużony również takim zasłużonym rodem, właśnie byli Raczyńscy, Radziwiłłowie też. No, no jak mówiłeś o Zamojskim, to najbardziej znanym chyba z tej nowożytnej historii Polski, tej dwudziestowiecznej, jest Maurycy Zamojski, czyli niedoszły prezydent, no ja który też ma właśnie te zasługi, że on miał pieniądze i mógł z tych swoich pieniędzy utrzymywać z własnych, prywatnych pieniędzy, nie z żadnych dotacji, po które teraz wielu biegnie, Komitet Narodowy Polski w Paryżu. Tak, ja bym tutaj dodał, że właśnie dzięki zaangażowaniu ziemiaństwa i dzięki właśnie temu majątkowi prywatnemu Polska przeszła przez okres rozbiorów w taki sposób, że kultura polska kwitła. Bo w twórczości polskiej XIX wiek, no to jest chyba najwyższy poziom twórczości, do dzisiaj na pewno niedościgniony. No i wtedy też byli tacy ludzie, jak tutaj wspomniani, ale był jeszcze na przykład Zygmunt Krasiński, który sam był twórcą, ale przez to, że był ziemianinem, arystokratą, miał ogromny majątek, też fundował stypendia, wspierał różnych twórców. I tak jak tutaj wspomniałeś, ziemianie również finansowali pewne dążenia polityczne Polaków, angażowali się w powstania, w różne dzieła patriotyczne. I to dzięki tej grupie, można powiedzieć, polskość przetrwała czasy niewoli, czasy rozbiorów. No i takim kresem ziemiaństwa, które właśnie było między innymi też dostarczycielem kadr dla państwa, dla wojska, dla kościoła, to też jest bardzo ważne. Takim kresem ziemiaństwa była Polska Ludowa, czyli była zdrada jałtańska, kiedy Polska znalazła się w orbicie wpływów Stalina i kiedy dokonano rewolucji komunistycznej w naszym kraju, bo tutaj wiele się mówi o rewolucji komunistycznej na przykład w Rosji, o tym, co się wtedy wydarzyło, o tym, jak
na przykład panie hrabianki musiały się później utrzymywać gdzieś tam na emigracji, o ile udało im się uciec z szycia, z jakichś korepetycji. No u nas też wielu ziemian wyjechało za granicę, no a ci, którzy pozostali, właśnie ulegli pauperyzacji, upaństwowiono ich majątki, ci ludzie zostali obrabowani, ci ludzie bardzo często nie mogli zbliżać się do swoich dawnych posiadłości i ci ludzie zostali spauperyzowani, to znaczy utrudniano im nawet studia, czyli trzymano ich cały czas na takim bardzo niskim poziomie. Nie pozwalano zbytnio udzielać się w życiu publicznym, no ale do dzisiaj co ważne, tej krzywdy nie naprawiono. Czyli tak zwana wolna Polska pookrągłostołowa nadal nie dokonała takiego szerokiego zadośćuczynienia. No tutaj przede wszystkim chodzi o te straty materialne. I do dziś właśnie no, te sprawy są niezamknięte. Żeby było jeszcze gorzej, to duża część tych majątków, tych pamiątek historii polskiej, polskiej architektury, które przetrwały czasy komunistyczne, mimo tej rzezi, bo komuniści właśnie zacierali ślady tej właśnie szlacheckiej, burżuazyjnej kultury, Duża część pałaców, dworów przetrwała i została ona zniszczona po 1989 roku właśnie przez to, że ta tak zwana wolna Polska okrągłostołowa nie zadośćuczyniła, nie dokonała restytucji majątkowej. Ci ludzie nadal pozostają pokrzywdzeni. No. Za to jeśli chodzi o restytucję majątkową, to jest dużo koło tego szumu i pracy. Tak. Jeśli chodzi o majątek należący do przedstawicieli narodu niegdyś wybranego i chyba tylko tak w tej jest. Materii. Tak jest i to żeby było ciekawiej, to bardzo często właśnie to lobby żydowskie, które to pan profesor Finkelstein okrzyknął przedsiębiorstwem Holokaust, ma roszczenia nielegalne, bo oni domagają się zwrotu tak zwanego majątku bezspadkowego, gdzie po prostu spadkobiercy zmarli bezpotomnie, no i w takich przypadkach, w krajach cywilizowanych w sposób zachodni, te majątki przeszły na państwa, których byli obywatelami. No ale mamy przypadki takich długowiecznych właścicieli, tak, chociażby tak. Kamienic w Warszawie, gdzie oni dożywają 130 lat i posiadanie kamienicy w mieście stołecznym wydłuża życie, taki wniosek. Tak, natomiast tutaj no, wielką tamę postawiono polskim ziemianom, ludziom bardzo często mocno zasłużonym, tak jak Ród Zamoyskich. I ja spotykałem się właśnie też z opiniami moich znajomych wywodzących się z rodzin o tradycjach ziemiańskich, że no, spotykają do dzisiaj taką niechęć w urzędach publicznych, gdzie na przykład pani urzędniczka potrafi powiedzieć jakiemuś człowiekowi, który no, walczy o powrót, prawda, do domu rodzinnego, z którego jego rodzinę wyrzucono, mówi, po moim trupie wy to dostaniecie. Nie? Więc cały czas mamy kontynuację tego komunizmu niestety w myśleniu urzędników, w myśleniu polityków kierujących naszym krajem. No i uległość wobec różnego rodzaju grup interesu, grup nacisku z zagranicy lub jakichś nielegalnych właśnie grup, które na podstawie, grup przestępczych, które na podstawie sfałszowanych dokumentów, testamentów przejmują majątek. Tu mi się przypomniało, że parę lat temu, kiedy kolega Korczarowski był na jednej z manifestacji właśnie lewicy, to tam został wyrzucony z niej oczywiście i tam ci lewacy krzyczeli, że a mówicie o roszczeniach żydowskich, a nie powiecie nic o roszczeniach
polskiej szlachty. No i właśnie lewica by powiedziała, no ale to, prawda, sprawiedliwość dziejowa, to musiało nadejść, reforma rolna była koniecznością. No ja tu bym powiedział, że reforma rolna była koniecznością, ale nie zagrabienie całych majątków. To przecież reforma rolna była już w trakcie prowadzona lepiej lub gorzej, ale w trakcie II Rzeczypospolitej przeprowadzana. Ja nie chciałbym akurat tutaj w taką kazuistykę wchodzić zbyt głęboko historyczną, natomiast wiadomo, że pewne procesy... Nie, bo o co chodzi, że się dalej bazuje na tej takiej... Na rabunku. Na nienawiści, tak. Prawda? Ten wielki pan, on na pewno ma tam gdzieś w szwajcarskich bankach pochowane pieniądze, więc on nie zbiednieje, jak mu zabierzemy ten tutaj majątek. Tak, to jest taka śpiewka, którą się opowiada właśnie tym ludziom wywodzącym się ze środowisk ziemiańskich, bo ja z nimi o tym rozmawiałem, natomiast zwróciłem uwagę na to, że ci, którzy głoszą tego typu bajki, sami się nieźle uwłaszczyli po 89 roku. No mamy nawet w ostatnim czasie, prawda, no rząd obecny też ma za pazurami swoje, bo wręcz mamy rozdawnictwo pieniędzy publicznych do organizacji sprzyjających politykom. No mamy całą galerię ludzi, którzy stają się powoli oligarchami. Ludzi, którzy no, wchodząc do polityki nie mieli nic, a teraz mają majątki wielkości 8-10 milionów złotych, no mamy te złote dzieci tak zwanej dobrej zmiany. No i tutaj jest pytanie, no to w takim razie, jeżeli ktoś mówi, że tamto to była konieczność dziejowa, no to teraz przyjdzie ktoś i może złupi tak wszystkich do cna i powie, że to jest też konieczność dziejowa. No mamy tego typu wykręty. No koniecznością dziejową też niektórzy powiedzą było uwłaszczenie nomenklatury po 89 roku, nie? Bo ci sami ludzie, którzy mówią, że tam pewne sprawy się zakończyły, nie mają nic przeciwko tym, którzy mówili, że pierwszy milion trzeba ukraść, bo trzeba akumulować kapitał. Prawda? No to są tego typu propagandowe bajeczki, w które nie należy wierzyć. Należy stosować moim zdaniem pewien zestaw wartości, o który opiera się dekalog. No, świętej pamięci już pan Jan Michał Małek, z którym miałem okazję przez ostatnie lata współpracować znaczy on miał taką dewizę właśnie, że tutaj numerem jeden w życiu publicznym powinna być zasada nie kradnij, bo jeżeli to przykazanie jest przestrzegane, to życie gospodarcze się rozwija. No i pan Małek też ubolewał, że bardzo dużo praw w polskich przepisach właśnie godzi w zasadę nie kradnij. Po prostu są legalizowane przeróżne formy kradzieży. No i jedną z form kradzieży jest brak restytucji majątkowej. Tym procederem zostali objęci nie tylko ziemianie, bo również polscy właściciele kamienic czy na przykład domów w mieście stołecznym Warszawa. I do dzisiaj na przykład jest problem dekretu bierutowskiego. To w ogóle jest znamienne, że w Polsce po 89 przeprowadzono bardzo szybko prywatyzację wielu gałęzi gospodarki, tak, zwłaszcza przemysłu, ale nie tylko. Natomiast reprywatyzacji, która wydaje się byłaby dużo prostsza tak technicznie do przeprowadzenia, reprywatyzacji w zasadzie w sposób taki systemowy nie przeprowadzono do dziś. I na tym właśnie żerują różni hochsztaplerzy, no po prostu powiedzmy sobie szczerze, oszuści, bandyci i przestępcy. Tak, albo mamy na przykład takie przypadki, gdzie dawnym ziemianom, na przykład państwu zamojskim, kilka lat temu prawda, no, zlicytowano ich majątek, bo gmina, znaczy, czy, już nie pamiętam, czy to była gmina czy powiat, w każdym razie instytucja samorządowa, zamiast oddać majątek, po prostu jak paser sprzedawała ten majątek w cudze ręce. Więc mamy do czynienia, to też ciekawa sprawa, z paserstwem, ponieważ najpierw obrabowano pewnych ludzi, zabrano im majątki, a później, tak jak tu zauważyłeś, wyprzedawano ten majątek. Czyli państwo wyprzedawało to, co wcześniej zrabowało. I tutaj takim kuriozum jest
są zapisy konstytucji, które gwarantują ludziom poszanowanie dla własności prywatnej i dziedziczenie tejże własności. No i w dziwny sposób nie są one realizowane. Także to jest bardzo wybiórczo traktowane i do dzisiaj ten problem nie został rozwiązany, dlatego też myślę, że warto do niego wrócić, ale to nie jest kwestia tylko majątkowa, ale również tej tragedii tych ludzi, rodzinnych tragedii, gdzie bardzo często ludzi z rodzin ziemiańskich Niemcy mordowali, wysyłali do obozów koncentracyjnych, czy Sowieci wysyłali do łagrów. Ci ludzie przeżyli Gehennę i po wojnie ich potraktowano w bardzo okrutny sposób, wskazując na nich jako na wrogów ludu, właśnie sprowadzając bardzo często do poziomu proletariatu. I ci ludzie pochodzą z bardzo zasłużonych rodzin, z rodzin, które naprawdę bardzo wiele włożyły w budowę, w odbudowę Polski po okresie zaborów. I myślę, że tutaj warto wrócić do tych wspomnień, które nie są szeroko znane, bo to też można zauważyć, że nawet w mediach mówi się tak, takie dwory, dworki, tam było coś kiedyś, prawda, tu bale, rauty, jakieś polowania, dożynki i tak dalej, natomiast nie pokazuje się tej całej tradycji i jej brutalnego końca. I dlatego też z grupą znajomych postanowiliśmy zorganizować w Warszawie konferencję dotyczącą właśnie kwestii likwidacji polskiego ziemiaństwa, tej inżynierii społecznej, która niestety została dokonana przez komunistów bardzo skutecznie, również właśnie na tym poziomie pamięci, gdzie po prostu wręcz zatarto pamięć o tej grupie społecznej, która, podkreślam, funkcjonowała od kilkuset lat. I to stało się bardzo szybko, bardzo sprawnie, no i niestety ta krzywda nie została jakoś tam zadośćuczyniona, dlatego też zapraszam wszystkich Państwa, którzy chcieliby wziąć udział w tej konferencji już w najbliższą sobotę, 8 października, w domu pielgrzyma Amicus na warszawskim Żoliborzu o godzinie 16:00 odbędzie się konferencja poświęcona problemowi zniszczenia polskiego ziemiaństwa. Zapraszam, godzina 16:00, ulica Kardynała Hozjusza, numer 2. A kto w takim razie, jak już wróciliśmy do pierwotnego tematu, czyli tej konferencji, kto będzie prelegentem na tej konferencji? Będzie wstępem okrasi naszą konferencję pan doktor Jan Przybył, znany zapewne klubowi. No myślę, że wszystkim widzom dobrze znany, jak ktoś uważnie ogląda tutaj. Tak, to jest człowiek, który wykładał przez 18 lat taki przedmiot jak historia kultury polskiej, więc myślę, że to będzie wprowadzenie w sam raz. No i wystąpią przedstawiciele rodzin ziemiańskich, którzy podzielą się swoimi historiami, swoimi doświadczeniami. Będą to ludzie, którzy wiele przeszli właśnie próbując tutaj walczyć o swoje prawa. Będzie to pan Franciszek Pocheński, będzie pan Tytus Bisping, będzie pan Jarosław Potocki i pani Katarzyna Bnin-Bnińska. Także na pewno będzie ciekawie. Niektórzy już się zapowiadają, że przyjdą przedstawiciele innych rodzin, więc myślę, że to będzie takie ciekawe spotkanie, coś w sumie nowego dla bardzo wielu ludzi. Także to zapraszam wszystkich zainteresowanych i
Dla tych, którzy nie będą mogli dotrzeć, też przewidujemy relację internetową. Będzie można konferencję obejrzeć. Tak, zapewne również na naszym kanale, jeśli tutaj wszystko oczywiście zagra. Ja to tak zawsze mówię, ponieważ tutaj ja się poruszam najczęściej tak zwanym zbiorkomem, a co do jego skuteczności, to pewnie sami Państwo wiecie najlepiej, jak to w naszym nieszczęśliwym kraju funkcjonuje, ale zapraszam też, prawda, przed ekrany urządzeń odbiorczych, czy to w czasie rzeczywistym, czy już potem, no bo przecież te nagrania nie znikają i one będą cały czas dostępne. Ale a propos jednego z prelegentów, bo to już tak sobie rozmawialiśmy luźno wcześniej, pana właśnie Jarosława Potockiego, na temat tego, że w niektórych tam kręgach takich antysystemowych najbardziej znanym Potockim jest Potocki fałszywy, czyli pan Jan Zbigniew, paraprezydent tak zwanej drugiej RP. Ale to nie po to mówię, żeby się nabijać, prawda, z jednego czy drugiego, ale to pokazuje, że jednak wśród Polaków jednak te rody właśnie stare szlacheckie dalej mają jakąś tam estymę, skoro do tego się odwołują. No mamy króla tam, tak zwanego króla Leszczyńskiego, pana Potockiego, więc to trochę tak, jak rozmawiałem przy okazji śmierci królowej Elżbiety, że no w każdym jednak tkwi gdzieś tam podskórnie monarchista i elementem pewnie tego też jest ta tęsknota właśnie za tym starym porządkiem i to, że jednak to takie nazwiska zasłużone często historii Polski, jak właśnie Potocki, Zamoyski i tak dalej, to jednak no, mają jakąś wagę i mają jakąś estymę dalej wśród Polaków. No tu na tej konferencji Czartoryski. Tak jest, na tej konferencji będą akurat prawdziwi, także jeżeli ktoś chce zobaczyć tak. prawdziwych ludzi właśnie z tej tradycji ziemiańskiej, to będzie można przyjść, przebierańców nieprzewidziano. Także jeżeli ktoś chce pooglądać tych przebieranych, to może sobie włączyć internet, natomiast tutaj będą w sposób poważny przedstawiane pewne problemy, pewne tematy. No to właśnie, a nie wiem, czy się zgodzisz z tym, że w każdym jakimś stopniu tam tkwi ten monarchista, czy przynajmniej taka tęsknota za tymi starymi czasami, kiedy wszystko było tak jasno zhierarchizowane mimo no, wszystko. No pewnie tak, tutaj właśnie mąż jednej z pań, które przyjdą na konferencję, był potomkiem króla angielskiego. Także to są no, koneksje wręcz bezpośrednie. Także ta tradycja trwa. No. Ona została, tak jak tutaj mówiliśmy, zapomniana i celowo właśnie przez pewną inżynierię społeczną zepchnięta na margines. Natomiast to ma kontynuację. Teraz mamy taki eksperyment demokratyczny. Takie mamy czasy, no ale ten eksperyment demokratyczny no, też chyba się kończy z tego, co widzimy. Mamy tutaj różne inne pomysły. Także zobaczymy, jak... No, eksperyment demokratyczny teraz wkracza w nową fazę, mianowicie tak. wygrywania elekcji ludnością napływową. No tak, różnego rodzaju mamy eksperymenty. Także zobaczymy czy znów nie będziemy mieli powrotu króla, bo to też jest ciekawa sprawa, że Polacy właśnie tak fascynują się monarchią brytyjską, a sami są, prawda, no, zapiekłymi demokratami, ja bym powiedział socjaldemokratami. To jest taki problem, że my nie mamy, używając tutaj tej frazeologii, tego słownictwa, które używają znani nam dobrze tutaj ludzie z Polskiej Szkoły Cybernetyki. Tak. Właśnie my nie mamy homeostatu, nie mamy tych elit i eliminacja jednak ziemiaństwa była też częścią tak. operacji pozbawiania nas tych elit, tak, tego homeostatu. Podmiany elit, tak. Znaczy ja też, ja bardzo... To znaczy ja bym się nie zgodził, że podmiany, bo ja uważam, że teraz nie mamy elit, mamy wyrób elitopodobny, tak jak mieliśmy wyroby czekoladopodobne kiedyś, to...
Znaczy, ja myślę, że elita polska już się jakoś tam odradza i ona krzepnie powoli. Natomiast problem moim zdaniem polega na tym, że polski lud idzie za obcą elitą i daje się zwodzić. Ja wszystkich zachęcam do czytania, czy wręcz studiowania bardzo mądrej powieści, czyli do lalki Prusa, gdzie tam pod koniec książki mamy taki fragment, kiedy to doktor Schumann zapowiada naukowcowi Ochockiemu, że wasz lud pójdzie za niepolską elitą. I ja się obawiam, że to się dzieje, że Polacy są zwodzeni znowu przez jakieś tam ośrodki obce, są kierowani wbrew swojemu interesowi, po prostu w coś bardzo, bardzo nieładnego. No, ciężko mi jest w tym momencie powiedzieć, co takiego, bo widzimy cały czas jakieś zawirowania, natomiast nie wygląda to za dobrze. Dlatego myślę, że warto też zastanowić się, kim jesteśmy i co nam uczyniono, co z nami zrobiono, jak nas historia potraktowała, że dajemy się bardzo źle traktować. Na przykład zauważyłem, że Polacy właśnie pozwalają innym opowiadać kłamstwa na temat Polaków. No, to jest dla mnie pewien probierz tego, jak Polaków zmaltretowano, zmanipulowano i jak Polakom zaniżono samoocenę. Dlatego zapraszam na konferencję, gdzie będziemy mogli trochę przepracować ten materiał, zastanowić się, co zrobiono Polsce, co zrobiono Polakom i pomyśleć może, jak odbudować polskość, jak odbudować tą bazę materialną polskości, bo też zauważmy, że po 1989 roku w ogóle nie przewidziano w Polsce takiego miejsca dla takiego czegoś jak klasa średnia, jak polska własność, szeroka własność, nie? To była właśnie uwłaszczona nomenklatura lub tak zwani zagraniczni inwestorzy. Właśnie, także to myślę, że tutaj możemy zamknąć, chociaż jak powiedziałeś o tej lalce, to mi się przypomniały też różne sceny z powieści Dmowskiego, Dziedzictwo. Tam właśnie też jest taka, prawda, fałszywa elita, ona jest wiadomego pochodzenia, też nam podsuwana, ale to myślę, że już warto tą książkę przeczytać ją teraz już szerzej, można gdzieś tam znaleźć w internecie powieść Dziedzictwo. To jest naprawdę bardzo też ciekawe odwzorowanie. No, lalka zresztą też pewnych procesów, które zachodziły swego czasu w Polsce, ale myślę, że tu możemy zakończyć. Ja się do zaproszenia na sobotę, czyli 8 października do Warszawy przyłączam, a kto nie może, zapraszam przed ekrany. I myślę, że tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Marcin Janowski z kanału Na Argumenty. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, Kamilu. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam do zostawiania u nas na kanale pod filmami kciuków w górę, pod tym filmem zwłaszcza subskrypcji, komentarzy, ale także do wspierania naszego kanału finansowo, bo każde jakieś działanie generuje koszty, no i jest to nam bardzo potrzebne, żeby kanał dalej się rozwijał. Oczywiście te wszystkie tam wzrosty zasięgów, subskrypcji, to jest wszystko bardzo miłe i te wszystkie komentarze miłe też są bardzo, bardzo budujące, no natomiast niestety do funkcjonowania w tak brutalnym świecie jak dzisiejszy potrzeba nam po prostu pieniędzy, więc o to prosimy. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.